Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 7 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, jak możecie usłyszeć, ja znowu jestem chora, pozdrawiam serdecznie wszystkich. No i co, czuję się tak w miarę okej, ale tak w miarę. Nie jest to jakieś bardzo duże przeziębienie, po prostu suche gardło i zatkane zatoki. Pomogła aspiryna i pomogła herbata z miodem, także aktualnie też mam pastylkę na gardło, także mogę trochę dziwnie mówić. Czy ja z Randolfem mogę coś pogadać więcej? Hej. Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Ten Alvarez ostatnio pozwalał sobie na zbyt wiele. Na szczęście już po wszystkim. Przydałoby się porządnie przepłukać gardło w gospodzie. Bywasz w gospodzie? To prawda, choć ostatnio coraz rzadziej. Nie stać mnie na przesiadywanie tam. Co tak dokładnie dzieje się w gospodzie? Najprościej mówiąc, kwitnie tam hazard. Dwóch gości konkuruje w piciu piwa. Wygrywa ten, który dłużej utrzyma się na nogach. Przegrałem w tej konkurencji. Zanim tam wrócę, muszę trochę zarobić. Kto był twoim przeciwnikiem? Ten stary Hultaj Rukar. Jak dotąd nie udało mi się go pokonać. Coś mi się jednak zdaje, że ten śmierdzący płatafian za każdym razem doprawiał moje piwo ginem. Wydaje mi się, że ta brudna kanalia trzyma gin w tym swoim kufrze. Ktoś powinien podmienić gin na wodę. Wtedy może sobie doprawiać moje piwo jak długo zechce. Gdybym tylko miał trochę złota, by raz jeszcze stanąć z nim do pojedynku. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z południowych wysp. Swego czasu Korinis potrzebowało ludzi do wydobywania magicznej rudy. Kiedy jednak przybyłem na miejsce, okazało się, że mają tu wielką magiczną barierę. Nie miałem zamiaru jej przekraczać, znalazłem więc pracę w porcie. Kiedy port przestał przyjmować statki, postanowiłem zmienić pracę. Tak trafiłem do Akila, prawdę powiedziawszy, i małem się już gorszych zajęć. Okej, to wszystko? Dobra. Tutaj ktoś jeszcze jest? Zwykły farmer. Ciekawe, czy Akil albo jego żona coś jeszcze mają nam do powiedzenia. Spróbujmy zagadać. Hej, ty! Czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku, dziękuję. Czemu nie bronicie się przed tyranią Onara? Dla farmerów mieszkających w pobliżu miasta lepiej jest polegać na strażnikach niż na najemnikach Onara. Z drugiej strony Bengar i Sekop prędzej porzucą swoje farmy niż zaczną pracować dla króla. Gdzie mają swoje farmy Bengar i Sekop? Mieszkają niedaleko posiadłości Onara. Udaj się stąd na wschód, a znajdziesz ich bez trudu. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Nie jest łatwo uciec z tej części kraju. Wokół naszych ziem roztacza się pasmo wysokich gór. Istnieją dwie drogi, którymi można się stąd wydostać. Morze i przełęcz wiodąca do Górniczej Doliny. Ponieważ nie możemy sobie pozwolić na podróż statkiem, a Górnicza Dolina jest miejscem, z którego nie ma powrotu, będziemy musieli tu zostać. Co wiesz o przełęczy? Nigdy na niej nie byłam, ale wiem, że znajduje się gdzieś w okolicy farmy Bengara. Uważaj na swojego męża. Zrobię, co w mojej mocy. Okej, dobra, to było trochę dziwne stwierdzenie, ale okej. Tu są ci panowie, jeszcze z Akilem spróbuję zagadać, chociaż wydaje mi się, że już nic nie ma do powiedzenia. Muszę już iść. Powodzenia! Dobra, dobra, może jeszcze będziesz mógł. I tutaj o coś chodziło z tymi braćmi, ale ja kompletnie nie pamiętam o co. Nie wiem, nie mogę już z nimi gadać, więc może nie będę w ogóle próbowała. Chwila! O! Twój brat opowiedział podobną historię. Tak? A co dokładnie powiedział? Twierdzi, że on również zabił mnóstwo polnych bestii. Co? Ten dureń nie trafiłby sam do domu. Powiedz mu, że nie powinien się tak przechwalać. Dobra, czyli jednak coś tutaj z tymi braćmi będzie. Hej, ty!
Twój brat uważa, że jesteś nadętym bufonem. Co? Że też ma czelność tak bezwstydnie kłamać? Niech lepiej baczy, żebym mu nie dał nauczki. Idź, powiedz mu to. Okej, jestem posłańcem. Enim jest odrobinę poirytowany z powodu całej tej sprawy. Niech się za bardzo nie nadyma, bo spuszczę mu lanie. Możesz mu to ode mnie przekazać. Ej, ty! Wydaje mi się, że obaj powinniście się nieco uspokoić. Nie chcę ustąpić, co? Wyrwę mu wszystkie bebechy. Idź mu to powiedzieć. Czemu sam mu tego nie powiesz? Zrobię to. Okej, fajnie. Teraz jestem naprawdę Chciał powiedzieć wkurwiony? Który wygra, jak myślicie? Chyba... Okej, nie wiem. Raczej Enim. Jak go wali tym sierpem. O, ja miał miksturę. Dobrze, że masz przy sobie przynajmniej trochę złota. Chyba wezmę sobie twoją broń. Chwila. Mało jeszcze narobiłeś? Lepiej jak sobie pójdziesz. Aha, to ja, moja wina. Chwila. Czy nie narobiłeś już dosyć szkód? Lepiej idź sobie. Dobra, nie wnikam w takim razie, panowie. Nie wnikam. Wracamy do miasta, bo musimy oddać Nagurowi paczkę. Sprawę na farmie Akila mamy aktualnie zrobioną w 100% praktycznie. Mam jeszcze zadanie od Ralfa, ale tam do gospody bym poszła sobie kiedy indziej. Szczególnie, że będę chciała iść dołem, a nie górą, bo u góry bodajże są bandyci i oni są dosyć wymagający. Przydałoby się w ogóle dać w siłę. Albo w broń dwuręczną. No, ogólnie się dokoksić. No cóż, także ja postanowiłam, że dla was ponagrywam, bo czuję się jeszcze w miarę okej. W ogóle mam nadzieję, że się nie rozchoruję, bo na weekend mam plany. Wcale nie jest aktualnie czwartek, kiedy to nagrywam i już jestem chora. Ale wiecie, aspirynka, leżonko, wygrzewanko, syropek, pastylki, powinno być okej. Jeszcze poproszę Damiana, żeby mi kupił maść rozgrzewającą. Tu mamy sprawę z Rengaru jeszcze, ja na razie nie wiem, co ja mam z nim zrobić za bardzo. Dlatego chwilowo to zostawimy. Czy ja dobrze idę? W sumie to dojdziemy tędy chyba do portu. Tutaj się da zejść bez zabijania. Ale nie chcę być taka, wiecie, zbyt pewna siebie. Okej, udało się. W porządku. Tutaj jest jeszcze parę osób, z którymi można pogadać, chociaż nie są one jakieś wybitne. Najważniejsze jest, żeby ogarnąć sprawę z Nagurem. Cześć, Moł. Ile tutaj ludzi nagle jest teraz więcej. Fajnie. To przecież oczywiste. Przyniosłem przesyłkę. Doskonale. Postaram się wszystko sprzedać. Wróć do mnie jutro. Super. To co, skorzystamy może z jakiegoś byle jakiego łóżka, chociaż tutaj się ludzie mogą pruć, że wchodzę im do domów. Chociaż widzę, że nie ma plucia. Nie plujesz się? Okej, no to nie. Nie wiem, czy spanie do rana wystarczy. Jak nie, to jeszcze jeden dzień się prześpię i zobaczymy. Hej! I co, sprzedałeś już cały towar? Tak, ale za mniej niż się spodziewałem. Za wszystko dostałem jedynie 300 sztuk złota.
A jeszcze część z tego musiałem oddać przełożonym. Do tego jeszcze zwyczajowa premia dla Cardiffa i opłata za twoje zlecenie. A w sumie dla mnie pozostaje 240 sztuk złota. Dzielimy się więc wedle umowy. Oto twoja część. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Moi zwierzchnicy już o tym wiedzą. Co będzie dalej, to już nie zależy ode mnie. Okej, okay, czyli ty. Musimy chyba teraz trochę poczekać. Kto jest twoim pracodawcą? Chyba nie sądzisz, że odpowiem na to pytanie, Cardiff? Potrzebuję informacji. Czy masz dla mnie jakieś specjalne zadanie? Mam pewne zlecenie, ale jest to zadanie dla kogoś o wielu talentach. Co masz? Zuris, sprzedawca mikstur z targowiska, przyjmuje właśnie gościa. Maga ognia, Darona. I? Specjalnie dla niego zamówił kufer u stolarza Torbena. Powiadają, że Daron przywiózł ze sobą sporo kosztowności. Ale tego ode mnie nie słyszałeś, jasne? Okej. Szczerze nie pamiętałam tego w ogóle. Chyba nigdy o to po prostu nie pytałam. To co, może Doloresa wreszcie zagadam? Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? A będzie jeszcze gorzej. Hej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec z doliny, razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? Oczywiście, że pamiętam Lee. Więc wydostałem się z nim z kolonii, zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem, tylko że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. Dlaczego przybyłeś do miasta? Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przymilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Mam jakiś wybór? Na twoim miejscu udałbym się na farmę Onara i pogadał z Lee. Na pewno znajdziemy jakiś sposób, żeby dostać się do górnego miasta. Powiedz mi coś więcej o najemnikach. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? Mogę cię tam zabrać, jeśli chcesz. I tak za długo się tu kręcę. W porcie zwykle nie ma straży, ale nie mogę zaryzykować wzbudzenia ich podejrzeń. Mogę się zajmować wszystkim. O kurczę, tego się nie spodziewałam, bo wiecie, w Gotiku 2 noc kruka to my z nim idziemy po ornament i do magów wody. A tutaj on nas zabiera po prostu na farmę Onara, w sumie spoko. Zawsze to. Wiesz coś o gildii złodziei w mieście? Te twoje pytania. Oczywiście, że jest tu taka gildia, jak w każdym większym mieście. Każdy paser czy kieszonkowiec ma z nią pewnie jakieś powiązania. Czy wiesz, dlaczego tu są paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią Karni. Wiesz, gdzie mogę znaleźć gildię złodziei?
Bez obrazy. Ale nawet gdybym wiedział, to nie powiedziałbym ci ani słowa. Ci ludzie są zwykle bardzo drażliwi, jeśli chodzi o te sprawy. Powinieneś być bardzo ostrożny, jeśli chcesz się z nimi zadawać. To fajnie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne, jeśli chcesz. Pomogę ci popracować nad twoją zręcznością. Dobra, tego nie chcę. Na razie z nim nie idę. Idziemy może do burdelu? Nie, no nie wiem. Nie wiem po co, dobra. Sprawdźmy dziennik, bo to jest ważne. Do dna. To jest to zadanie właśnie przy gospodzie. Bandyci, informacje dla Garvela. To trzeba od paladynów się już dowiedzieć. Najazdy bandytów. Kupieckie złoto. Jak się dostać do klasztoru? Łuk, członek straży miejskiej. Dobra. Oko i nosa. Dobre pytanie, co teraz? Lemar chyba żadnego zadania dla mnie nie ma. Więc nie wiem, czy jest sens do niego iść. Ten miecz Alrika, coś było na ten temat, że możemy chyba odkupić od kupca, tak? No i musimy iść do Baltrama, mu powiedzieć, że nas okradli. Cool. W sumie świetnie. W ogóle Pablo może gdzieś tutaj będzie, tylko tym razem muszę ostrożnie z nim gadać. Dobra. Jesteśmy na targowisku i teraz tak. Tobie muszę powiedzieć przykrą wiadomość. A, nie mogę ci nic powiedzieć, okej. Okay. Zuris, z tobą coś mogłam, czy mi się wydawało? Po prostu za dużo gada. Wydawało mi się. Nie potrafi niczego zatrzymać. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Jora, chyba do ciebie. To bardzo typowe. Alrik mówi, że masz jego miecz. Chodzi ci o tego Obdartusa, który wymienił swoją broń na parę pochodni i kawałków mięsa? Tak, o niego. Wciąż mam ten miecz. Ile za niego chcesz? Cóż, dla ciebie 50 sztuk złota. Zawsze to powtarzałam. Mój mąż uważa inaczej. Oto 50 sztuk złota. Daj mi teraz miecz Alrika. Proszę. To był dobry interes. Dobra. I teraz sprawdźmy go. To jest całkiem fajna broń na początek. No właśnie. Chociaż ja bym mogła założyć topór jakiś dwuręczny, ale potrzebujemy do tego siły i potrzebujemy do tego lepszej walki bronią. Dobra, zróbmy tak. Damy sobie w siłę plus 10. Czyli pójdziemy do... Karla, chyba tak się ten gość nazywał. A później jeszcze może pochodzimy po dzielnicy portowej trochę, chociaż fajnie by było zająć się jakimś zadaniem takim konkretnym. Tylko problem jest taki, że ja nie za bardzo wiem jakim. Ewentualnie możemy iść na farmę Onara i tam coś ruszyć. Tu jest jeszcze z Watrasem, nie pogadałam do końca. Chociaż on chyba żadnego zadania mi nie da. Chyba. Nie wiem w sumie. Tutaj jeszcze możemy znaleźć takiego alchemika Ignaza, który uczy nas właśnie alchemii. No cóż. Najpierw się nauczymy siły. Cześć, Karl. Hej, ty! Chcę być silniejszy. Plus 10 sobie dam. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Naprawdę? Żartujesz sobie? Serio? Ale dupa. To jest chyba Ignaz, no nie? Tak, jak najbardziej. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostateczną próbę. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu.
Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono usunięte z jego pamięci. Więc mam kogoś pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła. Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność, ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Dobra, to chyba wiem, co zrobić. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. Otchłań. Eksperyment. Wiecie co, mi się wydaje, że dobrą osobą, żeby to wypróbować, jest Valentino. Jeszcze z nim nie gadaliśmy, tak w sumie, aby się przydało. Tutaj da się przejść? Nie da się. Dobra, chata przy samym murze. Okej, wiadro z wodą. Ty już mnie nie nauczysz więcej siły. To trochę niedobrze. Bo teraz nie mogę w ogóle nosić lepszej broni. Tak, to bardzo typowe. Dobra. W sumie do Alrika możemy iść oddać mu broń. I która jest godzina? No 10, więc musimy ewentualnie się przespać do wieczora. I możemy spróbować zawalczyć na arenie wtedy. W sumie też byłoby chyba spoko. Nie wiem, czy on też nie będzie mnie mógł właśnie uczyć siły później. Coś mi tak świta. Albo walki bronią. Chwila. Mam twój miecz. A, to znacznie lepsze niż wymachiwanie starym kijem. Czy możesz mnie wyszkolić? Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się walczyć. Dobra, okej. Okay. Czyli ty od... Dobra, wieczorami, tak? Dobra, to chodźmy się przekimać do byle jakiej chaty. Byle szybko. Czego tutaj szukasz? Dobra, do wieczora. Powinno być chyba okej, nie? I teraz spróbujemy. Mam nadzieję, że się uda, bo fajnie by było. No chyba nie za bardzo, bo go tutaj nie ma. Okej, czyli on to robi o 16. Trochę głupie. Bo musimy tak jakby położyć się spać do południa i wtedy na niego poczekać, dobrze rozumiem? Tu jest właśnie też magazyn. W sumie moglibyśmy tu przyjść też. Ej, nie masz tu czego szukać, zrozumiałeś? Kim jesteś? To nie twoja sprawa. Ja tu jestem szefem, jasne? Szefem? Czego? Tych skrzyń? Magazyn jest pod moim nadzorem, zrozumiałeś? Więc spływaj, bo dostaniesz po łbie. Aha, nie mogę. Mi się wydawało, że coś tu było z tym magazynem. Okej, chyba jednak nie. Jakby tutaj ruszyć w ogóle te questy? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, Brahim się chyba nie obrazi, jeżeli znowu pójdę spać do niego. I tym razem do południa. Jest godzina 12. Zobaczymy jeszcze raz. Chyba, że ja mam to napisane w dzienniku, kiedy on walczy. To się popsuło. To wiadomo. Dobre pytanko. W
sumie chyba teraz jest ta walka, nie? Chyba tak, bo ludzie tutaj stoją. Chcę z tobą walczyć. Masz 50 sztuk złota? Zapomniałam, że to płatne. Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika! Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? No chodź. No to zobaczymy, na co cię stać. No zobaczymy. Uderz go! Nie jest jakimś wymagającym przeciwnikiem. Daj z siebie wszystko! Uderz go! W sumie spoko. Tylko jakiś kryt by mi się przydał. Czy ja mogę okradać przeciwników? Może lepiej nie. Nie będę wredna, bo on ma coś powie w stylu, że no już sobie wziąłeś tą kasę. Te 10 siły za mało. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Mój łeb. We wszystkich miastach i regionach królestwa. O, stary, masz niezły cios. Oto twoje 100 sztuk złota. Zasłużyłeś na nie. I jeszcze jedno. Nikt nie rozmawia o tym, co się dzieje za magazynem. Straż pakuje za kratki każdego, kto się tu zjawia. Ci chłopcy nie lubią walk za pieniądze. Egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny lord André. Czy możesz mnie wyszkolić? Dotrzymuję słowo. Nauczę cię wszystkiego, co umiem, jeśli jesteś wystarczająco doświadczony. Pewnie... Wyszkol... Ta broń jednoręczna. To nie fajnie w sumie. No i tą sprawę z Rengaru musimy ogarnąć i mi się wydaje, że puścimy go wolno, bo... Wtedy chyba, jeżeli tego nie zrobię, to nie ruszymy dalej sprawy z Gildią Złodziei. Musimy im pomagać, więc... Więc no. Nie będziemy go pakować za kraty. I powinno być chyba okej. Okay. Chyba tak. Jeszcze się przejdę do Lorda André, zobaczyć, czy nie mamy jakichś kłopotów z nim. Bo właśnie się psują niektóre rzeczy. A także natychmiastowego rozpoczęcia treningu bojowego. W ogóle widzę, że ja się nie zapisałam od początku odcinka chyba wcale. Brawo ja. Ty też uczysz walki bronią. W sumie dwuręcznej mogłabym się poduczyć, ale na razie mam jednoręczną. Cześć, André. Dobra, nic nie masz do powiedzenia. To dobrze. To co, idziemy po Rengaru jeszcze raz. I ogarniemy tak, żeby go nie wpakować za kratki. Oddamy Jorze pieniądze. Ogólnie chyba to wychodzi mimo wszystko lepiej, bo Gilda Złodziei też ma dla nas zadania. Witam. Hej. Nikomu tego nie powtarzaj. Zawsze to powtarzaj. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Nie potrafi. Dobra, teraz ogarniemy to tak jak trzeba. Co prawda to zadanko się anuluje, no ale niestety, żeby się coś anulowało czasami, to trzeba coś zrobić takiego, wiecie, żeby zrobić coś innego, to musi coś anulować po prostu. Super. Chwila. Strażnicy strzegący praw nie będą przepuszczać nikogo. Czego ode mnie chcesz? Idealnie. Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Teraz gadaj, kim jesteś? Jestem tylko nędzarzem starającym się związać koniec z końcem w taki czy inny sposób. Cóż innego mi pozostało? W mieście pracy nie znajdę. Dobra, rozumiem. Oszczędź mi tych jęków. Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę! Powinienem wydać się straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Dlaczego miałbym chcieć to zrobić?
W mieście dobrze jest znać pewnych ludzi i zawsze stać po ich stronie. Mogę szepnąć dobre słówko na twój temat tu i tam. Reszta zależy od ciebie. Won stąd. Nie chcę więcej oglądać twojej gęby. Nie pożałujesz tego. Dzięki, stary. Dobra, no musiałam tak zrobić. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Teraz jeszcze pójdę do tego, André. Bo właśnie z Pablo jak gadam, to się coś psuje i teraz... Nie chciałabym, żeby to się psuło dalej. Wszystko? Jesteśmy gitami? Dobra. A moment. Co do gildii złodziei, tak? Pracuję nad tym. Dobrze. Z tego, co mi się kojarzy, to jeżeli byśmy wzięli właśnie to zadanie od Nagura, to możemy też do André właśnie iść. W sensie Baltramowi oddać normalnie paczkę, potem iść do André, no ale to jest też takie skreślające kwestie gildii złodziei. Także no, ja bym jednak chciała robić dla nich zadania i dostać się do nich tak samo w legitny raczej sposób. Pracuję niemal przez cały dzień. Dobra, Jorze, oddamy pieniądze. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. To przecież okropne. Co do tego złodzieja. Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz teraz moje złoto? Uciekł mi. A co z moim złotem? Uciekło wraz z nim? Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Nikomu tego nie powtarzaj. Chcę część złota jako nagrodę. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz nagrodę od lorda André. A teraz muszę zająć się swoimi klientami. Co wiesz na temat gildii złodziei? Dobra. Ale uważaj. Jakby co, to nie słyszałeś nic z tego, co zaraz ci powiem. Kapiści? Jest paru podejrzanych osobników, którzy często zaglądają do knajpy w porcie. Założę się, że jej gospodarz wie to i owo. Jeśli zamierzasz wyśledzić złodziei, to powinieneś z nim porozmawiać. Mógłbyś się zachowywać, jakbyś miał coś na sumieniu. Może się na to nabierze. Ale bądź bardzo ostrożny. Z tymi ludźmi nie ma żartów. Dobra, no i to jest na razie to, co chciałam osiągnąć. Eksperyment. To może pójdziemy do Valentino i ogarniemy sprawę, tylko że to trzeba zrobić w nocy i to jest taki problem. Dosyć solidny z tym. Chociaż... Czy to jest taki problem? Niekoniecznie. Wystarczy, że pójdę się kimnąć do północy. Pójdę tam do knajpy. Valentino się spije. Poczekamy, aż wyjdzie z knajpy. To jest jakiś plan. On chyba wychodzi około 3:00 z tego, co kojarzę. Albo 4:00, albo 5:00. Kurde, właśnie w gotiku jest to, że czasami na takie rzeczy trzeba po prostu poczekać. I jest właśnie parę takich smaczków tego typu. Pracuję niemal przez cały dzień. Przecież wiedział o tym wcześniej. Cześć. No proszę, co my tu mamy? Czy nikt nie nauczył cię manier? To oburzające. Ciągle tylko ta paplanina. Nie powinieneś być teraz w pracy? Ale z drugiej strony, któż by tęsknił za takim śmieciem, co? Gdybyś miał tyle złota, co ja, też nie musiałbyś pracować. Ty jednak nigdy nie będziesz tak bogaty. Widzę, że czeka mnie z tobą dużo dobrej zabawy. To się nigdy nie zmieni. Nie mów, że... Pytałem, kim jesteś? Jestem Valentino Przystojniak, lekkoduch i bawidamek. Te wszystkie beztroskie, bogate kobiety wręcz się na mnie rzucają. Swoje kłopoty zachowaj dla siebie, mnie one nie interesują.
Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Dbaj o popularność, nigdy nic nikomu nie obiecuj, bierz co dają i uważaj, by nie popaść w konflikt ze strażą. No i z zazdrosnymi mężami. Ci są najgorsi, mówię ci. Dobra, zrobimy zapis, bo teraz jestem ciekawa, czy dobrze to zrobię. Wygląda na to, że to ciebie należałoby nauczyć dobrych manier. Nic mnie to nie obchodzi. Możesz mi nawet dać w pysk. Jutro wstanę świeży jak skowronek. Ty zaś będziesz się włóczył z tą szpetną gębą po kres swych dni. Dobra, moi drodzy, ja tutaj poczekam, aż nasz szanowny pan postanowi stąd iść. I zobaczymy, czy uda mi się wykorzystać na nim ten zwój. Także widzimy się już za niedługo, jak Valentino będzie stąd wychodził. Okej, moi drodzy, dochodzi pomału godzina czwarta w grze, więc za chwilę już Valentino powinien się stąd ruszyć. No, troszeczkę mi zajęło tutaj czekanie, też sobie przyspieszyłam troszeczkę kodami czas w grze, bo naprawdę bardzo długo czasu na tym schodzi. Jeszcze ze 3 minutki i powinien już sobie stąd pomału wstawać i sobie iść. Przy okazji usmażam sobie mięso tutaj na kuchence. Wstajesz już, gościu? Proszę cię, wstawaj. Równo o 4, jak widzicie, on wstaje. W co wierzyć? Tajemnica. I teraz tak, trzeba go zaatakować w takim miejscu, żeby nikt nie widział. Czyli żeby nie było żadnych strażników, ani nic, czyli najlepiej za tym strażnikiem chyba. Ogarniemy. Powinno być bez problemów. Najlepiej jest go atakować chyba w tym miejscu. Też może bardziej tutaj? Nie wiem. Nigdy nie umiem tego wyczaić. Chwila! Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Powiedziałem ci już wszystko, co Odłóż broń! Spryciarz! Dobra, jeszcze kawałeczek niech podejdzie. Dobra, chyba powinno być tutaj dobrze. Jak widzicie... Super. Teraz wzięłam od niego rzeczy. Zapiszemy się. On teraz będzie za chwilę coś gadał, ale wtedy użyjemy zwoju niepamięci na nim. I powinno to wypalić. Tak myślę. O, moja głowa! Zostaw mnie w spokoju. Poczekaj tylko, aż Lord Andryś o niczym nie dowie. Chwila. Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Zostaw mnie w spokoju. Chyba nie zadziałało tak, jak chciałam. A może potrzebuję rzucić na niego ten zwój, zanim on wstanie? Niczego tu nie znajdę. Powinno zadziałać w teorii. Chwila! Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Zostaw mnie w spokoju! Nie wiem, wiecie co? Spróbujmy iść do Lorda Andre. I zobaczymy, czy będę miała przypiks, czy nie. Wiecie, nie powiedział nic w stylu, że no, Lord Andre się o tym dowie. Także jest szansa, że się nie dowie. Ale to się zaraz okaże. Nie mów. Chyba, że spagowałam grę w tym momencie.
tylko gadanie. W ogóle nie wiem, czy teraz nie zgarniemy też darmowego tego. Chyba nie, bo jeszcze Wulfgar sam tutaj nie ćwiczy. Wiecie co, chyba się udało. O, hello. Zacznijmy trening. Okej, to nie w ten sposób. Ale za chwilę powinniśmy móc zdobyć dodatkowe 5 do walki bronią. Chyba. Okej, fajnie, nie wiem. Dobra, poczekam tutaj chwilę na Wulfgara i zobaczymy, czy to wyjdzie. Plus zobaczymy, czy wyszedł ten eksperyment. Dostałem jakiś wpis na przykład nowy do dziennika, czy coś w tym stylu? Tak. Okej, dobra. Czyli to powinno też zadziałać. Dobra, jeszcze 10 minut w grze i powinna być wymagana już godzina. Kurde. Nauczyłabym się siły, ale nie ma za bardzo u kogo. Ewentualnie walki bronią, ale w tym wypadku... Trochę bez sensu. To jest tytoń. Skórę mogę się oddać. To chyba mogę zapalić. Dostanę jakieś punkty doświadczenia chyba. Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie? Nic nie dostałam za Blanta? To smutne. Oj, to jest chyba ten moment. Okej, dostałam jednak coś. Zwolniony efekt. Zaraz Wulfgar powinien sam tutaj ćwiczyć. I powinien nam dać teraz punkty. Hej. Tak wcześnie na nogach? Z reguły o tej porze nikt mnie nie odwiedza. No, ale skoro już tu jesteś, to może warto cię czegoś nauczyć. Słuchaj więc uważnie. Możesz wyprowadzić swych przeciwników w pole, unikając ich ciosów i atakując w odpowiednim momencie. Pamiętaj o tym podczas kolejnej walki. Dostałam do broni jednoręcznej. 2%. Okej. Okay. W sumie spoko. Niech będzie. To co, idziemy do Ignaza. W ogóle patrzcie, jaka... Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Nie ma tutaj ciszy aktualnie. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać nikogo, kto... Błagam tylko, żeby nie umarła... widzieliście? Prawie już klepłam. Dobra, moi drodzy, ogólnie będę się już z wami pomału żegnać. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Parę zadań udało się zrobić, także to jest na plus. Myślę, że w kolejnym odcinku udamy się z Laresem na farmę Onara. Bo tak sobie myślę, żeby się w sumie przydało. No i co, jeżeli dzisiejszy film wam się podobał, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja zaraz będę montowała dla was ten film i myślę, że nagram też kolejny odcinek. Ignaz, twój eksperyment się udał. Użyłem zwoju z twoim zaklęciem. Dobrze, dobrze. I co, zadziałało? Tak, zadziałało. Doskonale. Jeden mały krok dla nauki, jeden ogromny krok dla mojej kariery. Teraz mogę cię nauczyć paru rzeczy o sztuce alchemii. Mogę ci również dać kilka przydatnych przedmiotów, jeśli chcesz. Spoko, możemy z nim też właśnie handlować. Pokaż mi swój... tych zwoi to ty masz teraz od groma. Dobra, alchemii się na razie nie będziemy uczyć. Jeszcze moglibyśmy iść do Regisa i mu powiedzieć, że pobiliśmy tutaj naszego kolegę Valentino, ale myślę, że to na kolejny odcinek zostawię. No i co, tak jak już mówiłam, trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!